Dziki w centrum miasta to jest wierzchołek góry lodowej. Problemy sprawiają także w rejonach oddalonych od centrum, ponieważ żerują na uprawach. Jeden z mieszkańców jeziorek zwrócił uwagę na ten problem, gdyż sam zajmuje się hobbystycznie rolą w obrębie swojej posesji. Na ogrodzonym terenie mimo wszystko pojawiają się dziki, które rozrywają poletko w poszukiwaniu pożywienia. Szczególnie martwi go to, co się stanie, gdy zasieje całe pole, ponieważ już teraz można zaobserwować ślady racic oraz rycia w ziemi. Co gorsza, nie jest to problem jednorazowy, bo wspomniany mieszkaniec boryka się z nim od paru lat. Jeden z myśliwych był informowany o sprawie, jednak stwierdził, że to nie jego teren i oddelegował zainteresowanego do odpowiedzialnego za rejon łowczego. Tu z kolei skończyć się miało na paru telefonach bez większej interwencji. Zdarzały się także pytania, czy naprawdę o tak stosunkowo małe poletko jest sens interweniować, ale rodzi się również inne pytanie. A jeśli nie zareagujemy, gdy niszczona jest nasza własność, to co potem?